Dobrze, kochani, więc ja nazywam się Tomasz Dorożała, jakby ktoś nie wiedział, ale myślę, że wiecie. I chciałbym wam powiedzieć dzisiaj o temacie, który jest niewyczerpany. O łasce. O łasce, ale aspekcie jako niezniszczalnej bariery. Co to jest łaska? Łaska, Bóg pokazał mi ostatnio, że jest to niezniszczalna bariera. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj na świeżo weszli w temat łaski, ok? Chciałbym, żebyśmy na świeżo, bo łaska to jest temat niezgłębiony. Jeśli myślisz, że zgłębiłeś całość łaski, chcę ci powiedzieć, że właśnie potrzebujesz zgłębić tym więcej łaski. Ponieważ nikt nie zgłębił, chyba prócz Chrystusa samego, całej łaski, bo Chrystus to chodząca łaska. A nawet nie wiem tak szczerze, czy w postaci człowieka mają na to po prostu czas. Tak szczerze. Łaska jest wystarczająca. Powiesz, wystarczająca? Słuchajcie, ja w moim życiu to, co mam, to jest taki mój osobisty temat. Ja byłem antyłaska. Ja byłem człowiekiem, który na wszystko chciał zasłużyć. Nieświadomie, bo to nie jest tak, że robiłem to świadomie. Trochę świadomie, trochę mniej świadomie. W swoim życiu, ponieważ świat mnie tak nauczył, chciałem zasługiwać na wszystko, co się da. I później, jak się narodziłem na nowo, no to kurczę, tak nie do końca zrozumiałem, o co chodzi. Przeczytałem 50 książek, zrobiłem chyba ze 100 nauczeń Derka Prince'a po angielsku, chyba wszystkie, jakie były dostępne, gdzieś tam porobiłem. Wiedziałem wszystko na temat miłości, wiedziałem wszystko na temat łaski, wiedziałem już teologię miałem wykutą na pamięć. A dalej w swoich myślach się potępiałem. A dalej w swoich myślach walczyłem ze sobą. Zacząłem swoje życie, tak, z Bogiem, wypędzałem demony, uzdrawiałem już chorych, minęło 2 lata, mija 3 rok, a Bóg mówi, musisz się poddać łasce. A ja mówię, ja wszystko wiem, ja wiem, że ty mnie kochasz, ale ja wiem, że ty jesteś cudowny, tak? To dlaczego jak nie uzdrowiłeś tego człowieka, potępiasz się, że coś, żeś zrobił za mało? Tak? To dlaczego się martwisz o jutro, tak jakbyś zdobył bogactwa? Przecież bogactwa są z łaski. Ten, kto się martwi, słuchajcie, to jest ważne, ten, kto się martwi, uważa, że to zdobył. To, co dzisiaj było powiedziane, że weź za darmo skarb. Nie bój się, że go też stracisz. Jedno jest wziąć, drugie utrzymać. Utrzymuje się też z łaski, alleluja, przez wiarę. Oczywiście łaska współgra z wiarą. Zaraz będę o tym mówił. Ale kochani, chodzi tutaj o to, że jeśli się martwisz, to jest takie słowo klucz teraz, jeśli się martwisz, to znaczy, że żeś to sobie zdobył, bo możesz to stracić. A jeśli wziąłeś za darmo, to nie możesz tego stracić. Wiecie, że im więcej masz skarbów, jeśli żeś sobie je zdobył, tym więcej się będziesz martwił? Ty myślisz, że chcesz być bardziej bogaty. Ty myślisz, że chcesz mieć wielką służbę. Ty myślisz, że chcesz mieć wielkie przełomy. Ja ci coś powiem. W tym stanie, jaki wielu z was jest, jeżeli będziesz miał więcej niż masz, to wiesz, co się z tobą stanie? Załamany będziesz. Im więcej dostaniesz w tym... Właśnie dlatego nie masz, słuchaj. Jakbyś był gotowy, to byś miał. Aleluja. Słuchaj, więc dzisiaj was trochę przygotuję. Do tego, żebyś miał, bo wszystko to, co dzisiaj mam, zawdzięczam łasce. Wszystko zawdzięczam. Wiecie, ostatnio wiele rzeczy naprawdę do mnie spływa. Wiele rzeczy, o które się modliłem 14 lat, zaczęło w końcu funkcjonować. Zacząłem w końcu się przebijać tam, gdzie moje serce wołało od 14 lat. Ale wiecie, im bardziej myślę dlaczego, to nie dlatego, że stałem się lepszą wersją siebie. Im bardziej myślę dlaczego, to ja tym bardziej odpuściłem. Słuchaj, to jest ważne. Tym bardziej się poddałem Bogu. Tym bardziej sobie wrzuciłem na luz. Tym bardziej odpuściłem. Czy myślisz, że tak jak coaching uczy, że stawanie się lepszą wersją siebie da ci coś? Trochę ci da na chwilę. Będziesz się spinał, będziesz robił. Będziesz utrzymywał to później w tym samym spięciu, jaki to pozyskałeś. Pamiętaj, jedna zasada biznesowo-duchowa albo duchowo-biznesowa. W jaki sposób coś utrzymałeś, w taki sam sposób musisz to utrzymać.
w jaki sposób coś przyjąłeś, w taki sam sposób musisz to utrzymać. Więc jak wziąłeś to na chama, to na chama będziesz utrzymywał. A jak wziąłeś to za darmo będziesz utrzymywał. Alleluja. Tylko trzeba się uczyć, jak to za darmo utrzymać. Więc w moim życiu ja... Czym jest łaska? Wiemy, że to niezasłużona przychylność. To jest tak, jak wczoraj było powiedziane. Ja na to nie zasługuję, a biorę. Biorę pieniądze, biorę przełomy, biorę różne rzeczy. Bóg dzisiaj do mnie powiedział, czy właśnie masz w swoim sercu przestrzeń, by powiedzieć, że zabieram ludziom ze świata ich bogactwa. Wiecie, my jesteśmy czasami zbyt humanitarni. Bóg powiedział, on zabiera światu i daje tobie. Ty jesteś synem. On zabiera. Dzięki czemu? Dzięki łasce. Bo jesteś synem, córką. Bo masz mieć za darmo. Wiecie, ja w swoim życiu z Bogiem, jak zacząłem, miałem wielki chaos. Wiecie za co? Wiecie, czym ja się rozkoszuję? Pustą głową. Coś wam powiem, ja mam pusty łeb. Ja mam pusty łeb. Ja byłem człowiekiem, jak Artur opowiadał kiedyś, jaki ma umysł facet, kobieta, to ja byłem kobieta. Bo kobieta, autostrada myśli, różnego rodzaju pomysł, taki ptak fruwający, wiecie o co chodzi, różne myśli zwalczające się czasami nawzajem, ale autostrada. Ja byłem autostrada. I po 4 latach studiowania łaski w końcu do mnie dotarło. Wtedy. Na poziomie podstawowym, bo cały czas się poszerzam. Dotarło do mnie, że mam wszystko przebaczone. Słuchaj, skurde. Dotarło do mnie, że mam wszystko przebaczone i stała się pusta głowa. Wiecie, jakie to jest fajne uczucie? Wiecie, że myśli zżerają dużo energii. Wiecie, że walka z samym sobą, wiecie, śni wam się wojna, nie? To tam nie ma wojny tam. Walczysz sam ze sobą. Ani z szatanem tam nie walczysz. Wiecie, czym się napędza przecież diabeł twoim egocentryzmem? No czym ty? Z tym starym oczywiście, tymi flashbackami, tak? I wiecie, czego my potrzebujemy? Zrozumieć, jak poddać się łasce. Alleluja? Ty nie potrzebujesz 5 technik do tego, jak uzdrawiać chorych. Ty nie potrzebujesz 100 technik. Wiadomo, my poznamy te techniki, my jesteśmy w ruchu wiary. Nałóż ręce, dmuchnij, kopnij, huchnij, walnij w pysk. Nie wiem, czego tam się nauczyć, jakieś techniki. Ktoś do mnie mówi, jak uzdrawiasz chorych? Nie wiem, zależy. Ktoś dzisiaj do mnie podszedł, mówi, zaprorokuj mi jak prorokowi. Dobrze, akurat piłem wodę. I mi przyszło, że tak, no, jesteś tutaj. Że, to ty masz pić wodę. Zaczęła pić wodę, oblałem ją wodą, popchło, moc Boża ją tak wyrzuciła tam na siedzenie. Ale ja nie obmyśliłem jakiegoś schematu, w jaki Duch Święty będzie działał. Wiecie, dlaczego ten pomysł przyszedł? Dzięki łasce. Dzięki pustej głowie. Pojawił się we mnie pomysł. Agata przyszła z tym słowem, masz dla mnie słowo. No, no dobra, no. I godzinę wcześniej otrzymałem słowo. To było słowo, we mnie się budowało. Później mówię, powiem je liderom. A później mówię, ale coś mnie ciągnie do Agaty. Takie wiesz, o co chodzi. Takie wiesz. Ale mówię, zostawiam to na razie. I dzięki czemu to się tworzy? Dzięki łasce. Wiecie, nie neguj łaski. Nie uważaj, że już wiesz, na czym polega łaska. Tak do końca. Ja też wiem w jakimś zakresie. Ale im bardziej się poddaję łasce, tym naprawdę to samo zaczyna płynąć. W moim życiu na przestrzeni ostatnich chyba 2 czy 3 lat mam największe przełomy, jakie kiedykolwiek miałem. Od przeprowadzki do miasta, w które chciałem, po córkę, po syna teraz. Po samochód, po ciuchy, wszystko, co ja tam chciałem, teraz zaczynam otrzymywać za darmo. Wiecie, że ja coraz więcej odpoczywam. W ogóle ja sobie w środę wyłączam telefon. Kiedyś byłem człowiekiem, który non-stop galopował, bo chciał zarobić na swój sukces. To powiem Duch Święty, ale powiem moja żona. To Duch Święty też ma głos. Czasami w postaci żony. I moja żona mi mówiła, zwolnij. Odpocznij, więcej. I tak, łaska napędza mnie do tego, by robić, ale ta sama łaska, zauważyłem, napędza mnie, by radykalnie odpoczywać. Radykalnie. Zacząłem przeżywać w ogóle życie takie jest tu i teraz. Dzisiaj cieszyłem się z tego uwielbienia. Nie myślałem, co ja będę już robił w kościele za tydzień. Ja po prostu jestem tu i teraz. Wiecie, jak kiedyś mi było ciężko jechać samochodem i zatrzymać się w trasie, żeby sobie się zatrzymać?
Ja musiałem mieć cel, zatankować. Ja nie miałem, ja jeździłem, wiecie, ja jeździłem trochę po świecie. Miałem taką pracę jako specjalista do spraw jakości amortyzatorów. Miałem taką pracę, że jeździłem i jechałem do Niemiec co 2 tygodnie. Po 8 godzin jak jechałem, 160, 180. I w Niemczech. I powiem wam, że ja nie zwalniałem. Później mnie kark zaczął boleć, mięśnie mnie zaczęły boleć. Ja nie umiałem się zatrzymać, tylko zatrzymywałem się szybko, bo ja byłem człowiekiem celu. Nawet po nowonarodzeniu byłem dalej człowiekiem celu. Ile wypędziłem demonów, ile to, ile ludzi nawróciłem, ile to i ciągle coś. Ja bałem się ciszy, bałem się spokoju. Cały czas muzyka uwielbienia grała w tle i nie mówię, że to było złe. Absolutnie na tamten czas to było dla mnie bardzo dobre. To dzięki temu wzrastało moje życie. Dzięki temu wbijałem sobie w głowę coś i wybijałem coś innego. Alleluja. Ale zapragnąłem później, po tych 4 latach życia z Bogiem, ciszy. Bóg powiedział do mnie w 2014 roku, jeśli się nie poddasz, zginiesz. Dosłownie, umrzesz. Ja byłem tak wyczerpany już fizycznie, żebym dostał zawału serca. W 2014 roku. Bo wypędzałem demony i przestały wychodzić. Bo modliłem się o chorych w tamtym czasie i uzdrowienia były rzadkie. Pastor mnie nie rozumiał wtedy w kościele, w którym byłem. Wszystko to, co na początku, jak nawróciłem się, miałem taką passę, rok czasu, że wszystko szło właśnie za darmo. A później zacząłem wchodzić w techniki uzdrowieńcze, jak nawet wierzyć, nawet te nauczania Derka Prince'a. Wiecie, że jak źle się zbudujesz, to nawet nauczania techniki wiary cię zabiją? Wiesz, że twoja wiara nie jest początkiem? Wiesz, że jest z łaski przez wiarę? Wiesz, że wiarą tworzysz, ale musisz to wziąć z łaski? W ogóle wiesz, że jak coś wyciągniesz z duszy, ty to może wytworzysz, ale wiesz, ile energii przy tym pójdzie? Wiesz, że później ci to umrze? Prędzej czy później to cię zabije? Dlaczego? Ludzie mówią, bo ja tworzę i tworzą, a ja chcę być apostołem. A ja mówię, no, fajnie. I se postał chwilę i upadł. Postał, upadł. Chyba powinno być odwrotnie, padłeś, powstań. Wiecie, że najpierw była łaska. Jeżeli nie zdobędziesz stabilnego fundamentu łaski, to nic z tego nie będzie. Techniki wiary mogą cię zabić. Naprawdę. Techniki wiary mogą wykrzywić twoje życie. I ze mną tak się działo. Ja wziąłem od razu Derek Prince. To, tamto, jak tworzyć, jak kreować, jak iść, jak Kenneth Kagan, Benny Hinn, wszyscy, ogień, znaki, cuda. Łaskę olałem. Ja, człowiek wiary. I się zaorałem. I przez pierwszy rok szło. Przychodzi Tomek, pastor się mnie zaczął. Nie wiem, chyba był, nie wiem, czy był zazdrosny. Wydaje mi się, że tak. Bo ja miałem więcej efektów niż on. On mówił o uzdrowieniu, a ja uzdrawiałem. On mówił o prorokowaniu, a ja prorokowałem. I to stwarzało podział. Jednakże 2 lata później robiłem dalej to samo technicznie. I wszystko przestało działać. Zrobiłem post 21-dniowy. Przyjechała do mnie kobieta, o której miałem sen. Dosłownie wchodzi kobieta ze snu do moich drzwi, bo powiedziała, że przyjedzie z córką, żebym się o nią modlił. Dosłownie ta. I nie zadziałało. I zacząłem się pytać, dlaczego? Bo zrobiłeś to nie z miłości. Nie z łaski. Żeś sobie technikę wybrał. Najpierw była łaska. Wiecie, kochani, to jest bardzo ważne. Wychodziłem na ulicę, uzdrawiałem chorych. A, nie było żadnych uzdrowień. Spotkałem się z barierą. Zwalałem najpierw na ludzi, że nie mają wiary. Później mówię, co jest grane? Próbowałem się gdziekolwiek przebić. W kościele mnie zaczęli nie rozumieć. Zacząłem z ludźmi się tam przytykać, z pastorami, nie pastorami. Demony przestały zupełnie wychodzić. Zupełnie. Nie było żadnej manifestacji. Uzdrowienie raz na rok. A we mnie w środku narastał gniew. Co ja robię źle? Dlaczego tak jest? Boże mój, przepraszam. Ja zacząłem chodzić na marsze, w którym przepraszałem za grzechy Polski i za grzechy moich przodków. Moja modlitwa się zmieniła z dziękczynnej na Boże, przebacz mi, ja marny proch. Spadł na mnie taki ciężar potępienia, bo widziałem, wiecie, Jezus powiedział,
Jeżeli tylko myślisz, to już cudzołożysz, tak? I ludzie myślą, że jak myślą, to cudzołożą. To nie o to tu chodziło. Wiecie, że o to tam chodziło? Jeżeli jesteś egocentryczny, to nie ma nad tobą łaski. Słuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Ja im bardziej chciałem być w tym wszystkim doskonały, tym bardziej moje myśli mnie potępiały. Słuchaj bardziej. Słuchaj, wejście objawienie, bo to jest mocne. Ja im bardziej chciałem być samodoskonały w sobie, tym na poziomie myśli już miałem oskarżenia. Na poziomie intencji zacząłem mieć oskarżenia. Wiecie dlaczego? Bo przełożyłem wajchę z tego, że mam to za darmo, do tego, że ja coś zrobię moją wiarą. Przełożyłem nie w tą stronę wajchę. I zaczęły mi myśli oskarżać. Dlatego Jezus podszedł do nadętych faryzeuszy i oni, wiesz, tak nie widać było, co oni tam mają w sercach. Ale oni to mieli, oni przełożyli wajchę. Oni już nie wielbili dobrego Jahwe. Oni przełożyli wajchę i myśleli, że Allah nie widzi w mleku. Ale Bóg widzi w mleku, aleluja. Bóg widzi w piwnicy, Bóg widzi w mleku. To nie Allah. W sensie, Allah to Bóg, ale wiemy, o co chodzi. I Duch Święty, tak? I Jezus powiedział tym faryzeuszom, wy, jakie macie myśli? Nawet myślą grzeszycie. Wiecie, po co to jest ten standard? Po to, że zacząłeś być samosprawiedliwy. Słuchaj, to jest bardzo ważne. Im wyższy masz standard, im bardziej cię coś potępia, tym jesteś bardziej samosprawiedliwy. Bo łaska cię usprawiedliwia, a nie twoje roboty. Im wyższy masz standard siebie, to tym bardziej cię będzie tutaj potępiać. Nie będziesz miał pustej głowy, uwierz mi. Pusta głowa jest, kiedy się poddajesz. Kurczę, wejście to jest ważne. To jest naprawdę ważne, bo to uratowało moje życie. Ja naprawdę doszedłem do granicy siebie. Umierałem krzyżem przed Panem, przepraszałem Go naprawdę za już wszystko, już nie wiedziałem, za co mam Go przeprosić. Może grzechy, nie wiem, jakieś tam, może klątwy, może ja szukałem. I wiecie, co mi Bóg powiedział? Poddaj się łasce. To była jedyna Jego odpowiedź. Synu, przebaczyłem Ci. Daj za darmo. I w 2014 roku, w wakacje w sierpniu, ja to do dziś pamiętam, słyszałem realnie głos Boży. Raz, może dwa w życiu. Ten raz się we mnie zakodował tak. Po prostu powiedział, synu, odrzuć moc Belzebuba i poddaj się. Tyle. Nic więcej. Mnie to tak wstrząsnęło, że do dzisiaj nie mam gorszych dni. Od wtedy naprawdę, jak Boga kocham, trochę powiem po katolicku, jak Boga kocham, mam gorsze chwile, raz trwała 3 godziny, to jest maks. Nie mam od wtedy gorszego dnia, bo zrozumiałem, że jestem kochany. Aleluja. Wziąłem z łaski. Najlepszy jest fakt, że możesz mieć to samo, nie? Tylko, że za bardzo walczysz. Właśnie tutaj o to chodzi. Życie z łaski nie jest w tym, że ty musisz wiarą wykreować łaskę. To jest w ogóle odwrotnie. Ty masz się po prostu poddać temu i płynąć. A nie po swojemu próbować te kurde wiosła coś tam z nimi robić w kajaku. Płyń z prądem rzeki. Druga list do Koryntian 12. A żebym zbytnio się nie wynosił ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym ponad miarę się nie wynosił. Dlatego 3 razy prosiłem Pana, aby odstąpił ten demon ode mnie, lecz powiedział mi, wystarczy ci moja łaska. Wiesz co, ja kiedyś myślałem, że cierń szatana, że Paweł był w ogóle chory, i że on se nie radził. I w tej bezradności jakby se nie radził, że on se dalej nie radził. Ja myślałem, że to wystarczy ci moja łaska, to te słowo znaczy przetrwasz. Przetrwasz te ataki diabelskie. Ale to tam tak nie jest napisane. Oryginalne słowo to jest arkeo. Oryginalne słowo jest takie. Trzyma cię z daleka. Pomaga. Posiadasz niesłabnącą siłę. Dalej, wystarczy dla wszelkiego niebezpieczeństwa, aby je odeprzeć. Dalej, być zadowolonym, usatysfakcjonowanym poprzez to, że masz w pełni to, czego chcesz. I dalej, idea słowy to podnoszenie bariery. Bóg nie powiedział mu, przetrwasz. On powiedział mu, to jest bariera, szatan. Słuchaj, ja to sparafrazuję. Ty modlisz się do mnie, Pawle. Wejdź tego szatana. A ja ci powiem, przecież masz barierę. Uwierz w tą łaskę. Po co? To jest tak jak Mojżesz. Pamiętacie Mojżesza, kiedy modlił się do Pana? A Bóg mu powiedział, czemu się do mnie modlisz w ogóle? Weź coś zrób, co? Tak, Mojżesz, no. To jest to samo. On się modli do Pana. Modliłem się do Pana, żeby wziął szatana. Nawet się rymuje. A Pan mu odpowiada, wystarczy ci moja łaska.
A Pan mu odpowiada, wystarczy ci moja łaska. Pan mu powiedział, nie módl się do mnie, masz wszystko, co potrzebujesz. W końcu w to uwierz, Pawle, uwierz, że masz barierę. Uwierz, że masz wszystko. Bądź usatysfakcjonowany w twoich słabościach. Zrozum to wreszcie. Niech złamie się twoja dusza, że masz wszystko do tego, by szatan został pokonany. Uwierz, Pawle. Każdy się z nas rozwija. Amen? Piotr się rozwijał, Paweł się rozwijał i w nim tu nastąpił przełom. I napisał później dalej, to będę tłumaczył, jak aktywować moc łaski. I tu Paweł to zrozumiał. Jeszcze raz. To jest idea podnoszenia bariery. Łaska to bariera. Alleluja. Łaska to bariera. Łaska jest wystarczająca do wszelkiego niebezpieczeństwa, żeby to odeprzeć. Czyli jeśli nie odpychasz niebezpieczeństwa, jeśli masz w swoim życiu problemy, znaczy, że nie zgłębiłeś tematu łaski. Ja wiem, że my jesteśmy turboruchem, który bada zaburzenia, ale ja wam coś powiem. Ja badam Chrystusa. A to Duch Święty, albo też po prostu, ja nie wiem, jak to dokładnie działa, tak szczerze wam powiem, po prostu wyświetlają mi się czasami pewne błędy, które robię i mankamenty. Podczas głębokiej modlitwy, podczas bycia na klopie, różnie. Ale nie wtedy, kiedy ja badam, jaki jest korzeń tego, że ten demon się trzyma. Tylko badam łaskę. I z łaski przychodzi odpowiedź. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ja badam łaskę, rozkoszuję się łaską. Badam krzyż, badam niezasłużoną przychylność. Badam więcej miłości Bożej. Jak to przepływa, jak to jest skonstruowane. Badam, jak w tym funkcjonować. I nagle mi się przypomina, że jakiś tam przodek coś zrobił. I zamiast się o to modlić, ja to odcinam i dalej badam łaskę. Alleluja. Ja się w ogóle tym nie zajmuję, ja tylko to odetnę. I się nagle samo wszystko zmienia. Jak w automacie, jak w automacie. Ty nie masz się smagać z szatanem. Ty masz jechać na tej świni. I w tyłek. Ja mam takie obrazki. Ktoś może widział na moim story, jak Jezus ujeżdża tę świnię. Jakieś obrazki mi się zaczęły pokazywać. Ja będę je udostępniał za niedługo. Jezus ujeżdża tam węża, świnie. W ogóle fajne obrazki. Masz panować nad problemami w swoim życiu. I nieważne, czy masz dużo pieniędzy, mało pieniędzy, bo czasami ludzie się rodzą, mają pewne zdolności. Chodzi o to, że są pewne przestrzenie w naszym sercu, które trzeba doprowadzić do jedności Chrystusowej, że tak to nazwę, do prawdy. Ale to się robi na mocy łaski. Kiedyś miałem sen. Kiedyś miałem sen, że właśnie po tym zdarzeniu miałem sen, że wymieniam toaletę. Była stara toaleta, taki kibel, wiecie, stary PRL-owski kibel. I wszedłem do tej toalety i nagle ta toaleta znikła i pojawia się taka toaleta, jak byłem młody, byłem w Monte Carlo z moimi rodzicami. Oni chyba tam poszli do kasyna czy coś, nie wiem, ktoś tam był ze mną, nie pamiętam, pamiętam przez mgłę, bo naprawdę byłem mały, ale jedno, co zapamiętałem, to toaletę. Byłem w toalecie, w Monte Carlo. Toaleta była w automacie. Wchodzisz na toaletę przyciskiem, wie co to jest, do dzisiaj takiej toalety nie widziałem w Polsce ani razu. Nigdzie, w ogóle gdziekolwiek byłem na świecie, nigdzie. Wchodzę do tej toalety i siadam na nią, robię co robię, wstaję, ona sama zaczyna tam coś jeździć, czyścić, w ogóle podmywać. Ja mówię, co tu się dzieje, kurde. Jeszcze dobrze tam dmuchawy nie było. Wiej, Duchu Święty. Tak na poważnie. I Bóg mi to przypomniał w tym śnie, ta toaleta. I teraz i powiedział do mnie tak, łaska i zgłębianie łaski to nowy sposób pokutowania. Nie po staremu, tylko po nowemu w automacie. Alleluja. W automacie. W automacie będziesz pokutował. Słuchaj, ty dlatego nie masz, bo zgłębiasz swój grzech. A kto zgłębia grzech, ma więcej grzechu. Ty dlatego nie masz, bo zgłębiasz swoje zaburzenia. To już jest nawet psychologicznie udowodnione, że jak ktoś przyjdzie do psychologa, będzie z nim rozmawiał i wspominał stare wydarzenia. Wiecie, że one się wspominają, tworzą już energię i tworzą znowu rzeczywistość w tym człowieku. Jeśli on nie ma jeśli on nie dostanie od razu prawdy, to go to zabija. Wiecie, że to diabeł jest jak lew, który ryczy? Jeszcze raz powtarzam. Diabeł jest jak lew, który? A jak to jest prawdziwym lwem? Czyli diabeł jest jak Jezus, który krzyczy. Diabeł jest jak wyrzuty sumienia. Bo ty powiesz, bo to prawda. A ja powiem, a gówno mnie to obchodzi. Ja naprawdę, ja miałem, po tym jak to strzeliło we mnie dosłownie, to wiecie, co ja zrobiłem? Leżałem i cieszyłem się z tego, że istnieje. I już mnie, i mówię, gówno mnie teraz obchodzi, czy ja uzdrawiam, uwalniam, nawet mnie gówno obchodzą już moje intencje, bo widzę, że syn marnotrawny, to tak miał, po prostu głodny był i se wrócił. Nie miał dobrych i czystych
intencji nawet. I tak go przyjął. I wiecie, ja tak leżałem i spaliłem wtedy 5 segregatorów snów, co miałem. Mówię, spalam moją całą służbę, co miałem, spalam wszystko i zaczynam od zera, powiedz od zera. Od zera, ale zbuduj to w łasce, aleluja. Od zera, ale zmieniamy dzisiaj fundament na fundament łaski, aleluja. Fundament łaski. Od zera musisz zacząć budować życie. Słuchajcie, ja wiem, że ja jestem tu, gdzie jestem, tylko minęło już 14 lat i ja ciągle grzebię w tej łasce, rozumiesz? Jak będziesz 14 lat siedział, kurde, i nic nie robił, to nie dogrzebiesz się, bo jest napisane, szukajcie, a znajdziecie. Musisz 14 lat grzebać, a nie 14 lat siedzieć. Ja 14 lat, ja zrobiłem PhD, doktorat z grzebania w łasce, aleluja. Bo to ja byłem antyłaska, ja byłem odrzucenie, ja byłem sierota. Oczywiście to się poszerzało, kiedy spotkałem Artura, to się mega poszerzyło, bo ta jakby przestrzeń, którą Bóg zrobił, doprowadziła mnie później do tego, że już byłem tak wolny w Chrystusie, że z katolikami ja już wszystko robiłem, już było mi obojętne. I później spotkałem Artura, dzięki Bogu, i mnie wypionował w prawdzie, ale ja dalej to sobie poskładałem w łasce. Aleluja. I do dzisiaj mnie to trzyma i dzieją się coraz lepsze rezultaty. Więc jest to możliwe. Tylko pamiętaj, jeśli wejdziesz w techniki wiary przed ustanowieniem fundamentu łaski, uwierz mi, zawali ci się budynek. A niech się wali, powiedz, a niech się wali. A niech się wali. A mi się zawaliło z 4 razy. Zanim ja powstałem jako apostoł, to ja dopiero jakby to się rozwija, to jest dopiero początek mojej drogi. Ale mi się to zawaliło i wiecie, co ja zrobiłem? No dobra, to jak się zawaliło, to nie z Boga. Bo Boże rzeczy się nie zawalają. Jakby te Boże i te moje, bo wiadomo, że ktoś inny może mieć. Rozumiecie, o co chodzi. To są Boże w moich butach. W twoich butach, aleluja. To jest w moich butach. Nie w moich. Nie wejdziesz w te buty. Może wejdziesz, ale to nie są twoje buty. Będziesz próbował. Ja próbowałem być jak apostoł Paweł. Próbowałem być jak Kenneth Hagin. Próbowałem być jak Benny Hinn. Trochę mi zostało. Ogień, ogień! To mi zostało, reszta odpadła. Ja próbowałem być jak Derek Prince. I to jest dobre, bo stałem się składnią, ale później Duch Święty mówi, dobrze, że znasz cały wachlarz, a teraz na mocy łaski ja ci będę podświetlał każdą modlitwą, co wybierzemy. Dobrze jest znać techniki uzdrowienia, ale na mocy łaski ty będziesz wiedział, którą wybrać w tym czasie. Dobrze jest znać techniki wiary, ale na mocy łaski ja ci pokażę, która w tym czasie. Bo wiecie co? Niekiedy jedna drugą wyklucza, bo Bóg jest też ambiwalentny. Dla ciebie to zadziała, ty powielisz schemat, dlatego nie działa. Do widzenia. Ale ma działać. No pewne rzeczy tak nie, bo nie jesteś w tym miejscu, bo jeszcze pewnych rzeczy nie przerobiłeś. Absolutnie, to zawsze działa. Tylko nie jesteś w tym miejscu, co ta dana osoba, więc powielanie czasami pewnych rzeczy jest dla ciebie, może być błędem. Więc moja łaska jest wystarczająca. Moja łaska, Jezusa łaska, tak, nasza łaska załatwia sprawę z diabłem. Co to jest łaska? Już wiemy. Tego nie będę tutaj tłumaczył, bo to nie jest ten cel, żeby wziąć za darmo. Jak aktywować? 2 Koryntian 12 to jest to samo, to co Paweł zrozumiał. Czyli pierwsze było, Bóg powiedział do niego pierwsze, nie tam, zrób coś. On powiedział, wystarczy ci moja łaska, aleluja. I z tym podejściem musisz zrobić, że wystarczy ci moja łaska. Naprawdę, to są bardzo ważne rzeczy. Nie mów, nie wystarczy. Widzisz, ty może nie mówisz, nie wystarczy. Ale ty w myślach się bijesz. A jak się bijesz w myślach, mówisz, nie wystarczy. Słuchaj, to jest bardzo ważne. Jeżeli ty się bijesz w myślach, ty mówisz, nie wystarczy. Ty mówisz, ja powalczę. Ja dodam do tego coś. Ja coś tam stworzę na mocy własnej duszy. A Bóg mówi, wystarczy ci moja łaska. Ona jest zupełnie satysfakcjonująca. Ona jest barierą, która niszczy szatana. Zgłębiaj ją mocniej. Więcej. I wtedy z tego wyniknie owoc. Czy z jabłoni wyjdzie banan? No to jak może z łaski wyjść grzech? To jak grzeszysz, to wiesz skąd to wychodzi? Z innego ducha. Z dupy strony, za przeproszeniem. I powiedział tak, wystarczy ci moja łaska, moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej będę się chlubić z moich słabości, aby zamieszkała moc Chrystusa. Więc wiemy tutaj, że przed nowonarodzeniem naszą siłą było co? Egocentryzm.
czyli skupienie na mnie. I tu Paweł nie mówi, że moc moja jest w słabościach, to znaczy, że będę tam leżał i kwiczał. Okej, to tak czasami jest, bo ja tak miałem, no, ja leżałem i kwiczałem. Ale generalnie co się dzieje na poziomie myśli? Kiedy jesteś słaby, wtedy on jest silny. Wiesz, co to znaczy? Kiedy odpuszczasz swoje egocentryczne podchodzenie do sprawy, wtedy moc Boża zstępuje. Słuchaj, to jest bardzo ważne. Kiedy odpuszczasz swoje egocentryczne podejście do sprawy, kiedy to umiera, wtedy siła się robi. Kiedy umiera, kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Kiedy jestem słaby w swoich duszewnych pomysłach, kiedy jestem słaby w swoim, kiedy przestaję walczyć, kiedy przestaję rozmyślać, czy się nadaje, kiedy różne rzeczy robią, wtedy tworzę przestrzeń na to, by wziąć prawdę taka, jaka jest. A kiedy biorę prawdę taka, jaka jest, wiecie, co się generuje automatycznie? Siła. Powiedz siła. Siła się generuje. Czyli, słuchajcie, każdy, kto ma depresję, jest za silny w swoich egocentrycznych myślach, bo sobie ubzdurał, że się nie nadaje i tak silnie w to wierzysz, że się nie nadaje. Słuchajcie, zrozumiecie, co mi chodzi? Tak silnie wierzysz, że nie dasz rady. Tak silnie myślisz, że się nie nadajesz. Ty tak silnie wiesz, że twoi przodkowie tak mieli. Ty tak silnie rozumiesz, że to trzeba wszystko zrobić. Ty tak silnie trzymasz swoją służbę i ty tak silnie, to wiesz, co się stanie? Będziesz słaby, aż cię sponiewiera. Aż w końcu staniesz tam sponiewierany i powiesz, dobra, poddaję się. Działaj za darmo. Za darmo już działaj, bo ja już nie wiem. No ja w takim stanie właśnie zacząłem. Działaj za darmo, bo ja już nie rozumiem nic, ja nic nie wiem. Ale ja chcę dalej. Chcesz dalej apostolstwa? Chcę. Dobrze, proszę. Zacznij od nowa. Nie martw się. To jest turbo łaska. Przyspieszenie będzie szybsze. Czyli, słuchaj tego bardzo uważnie teraz, co powiem. Jesteś silniejszy ode mnie. Jeżeli masz w swoim życiu niepowodzenia, to w swojej duszy jesteś bardzo silny. A ja jestem bardzo słaby. Stań się słaby, proszę cię. Przestań walczyć. Słuchaj, ty musisz tak na siebie patrzeć, bo ludzie patrzą na siebie, no ja nic nie mam, jestem słaby. Mówię, nie, ty nic nie masz, bo jesteś silny. Słuchaj, to jest bardzo ważne. Ty nic nie masz w tym aspekcie, którym nie masz, bo w tym masz silne przekonania swojej duszy, które nie trybią. Jesteś zbyt silny w swoich poglądach. Dlatego Bóg powiedział, poddajcie się prawdzie. Ginesko, prawda. Zjednocz się z prawdą. A prawda cię co? Wyzwoli. Dlaczego nie ma wolności? Bo jesteś zbyt silny. Widzisz, może tak na to popatrz. Nie, ja taki słaby jestem. O, siłacz się odezwał. Tylko nie w tej sile, co trzeba. Chodzi w sile duszy. W sile duszy. Powiedz ludzi z depresją, że są zbyt silni. To się na ciebie obrażą. Jak to zbyt silni? Przecież jestem słaby. Ale depresja to autoagresja. On cały czas się agresywnie atakuje. A ja się nie atakuję. Ja mam pusty łeb. Jesteś zbyt silny, bo się atakujesz. Jesteś zbyt silny, bo w siebie nie wierzysz. Czyli wysyłasz moc, która mówi, nie jestem godzien. Nie poradzę sobie. Nie uzdrowię chorego. Nie zrobię tego biznesu. Nie uda mi się. I patrz, jaka to wielka siła. A później się jeszcze martwisz, czy za 10 dni to się jednak stanie, jakbyś to w ogóle mógł wykreować. Jakby wiesz, o co mi chodzi. Patrz, jaka siła. Ja to się złapałem w pracy na tym. Mówi do mnie Duch Święty, Tomek, złap swoje myśli. Ty za miesiąc nie wiesz, co będzie. Ale możesz wiedzieć, co będzie, więc kreuj na mocy łaski. Ja zauważyłem, że ja zamartwiałem się, bo we mnie pojawiały się obrazy i myśli już za miesiąc, że na przykład obliczałem analitycznie, jak to mi wystarczy, nie wystarczy i zacząłem się bać ze względu na moje analityczne obliczanie w głowie, co będzie za miesiąc. A Bóg mówi, zatrzymaj to teraz. Tak mówi list do Koryntian, zatrzymaj myśli. Zatrzymaj je, Tomek. I teraz zacznij kreować na mocy łaski. Za darmo. Co mówi łaska? Co będziesz miał? Kreuj, formuj, wypowiadaj. Czemu wkreujesz nos? I wiecie co, od razu przyszło szczęście. Czyli jak się martwisz, to kreujesz z duszy, jesteś silny. I wtedy to się stworzy. I biada ci. Dlatego niektórym z was biada. Bo tak naprawdę nie ukryjecie. Wiecie, ja wam powiem coś jedno. Naprawdę nie ukryjecie. Nie ukryjecie.
Bóg to widzi. To są proste słowa. Bóg widzi. Naprawdę Bóg widzi, uwierzcie. I te mechanizmy nie zatrybią. Bo te mechanizmy Bóg tak ustanowił, żeby w taki sposób działały i one i tak nie zatrybią. Nie udawaj. Przestań. Przestań ściemniać. Zrób to, co naprawdę chcesz. Bądź wolny. Nie chcesz przychodzić do kościoła? Przestań przychodzić. Ja wtedy przestałem przychodzić do kościoła. Wtedy przestałem czytać Biblię. Pół roku Biblii nie czytałem. Pół roku Biblii nie czytałem. I wiecie, jaki miałem czas? Najlepszy. Powtórz najlepszy. Najlepszy miałem czas bez czytania Biblii, bo dla mnie to było zło. Bo ja musiałem ją czytać. A później pojawił się głód i zechciałem ją czytać. Alleluja. Pojawił się głód i do dzisiaj głodny. Bo człowiek zdrowy jest jaki? A człowiek chory jest jaki? No. Zaczopowany. Rozumiesz? I taki przeskok się we mnie zrobił. Ja przestałem, nie mogę powiedzieć, że przestałem się modlić, bo to jest dziwne. Ja i tak mówiłem do Boga, ale w jakimś stopniu przestałem rozkazywać sobie, żeby mieć komorę. Przestałem się dyscyplinować. Ja w tym momencie przestałem robić wszystko. Wiecie dlaczego? Nie, że te rzeczy są złe, ale dlatego, że musiałem zmienić paliwo. Paliwo musiałem zmienić. Ja musiałem zmienić z muszę na chcę i to miało być sercowe, a nie takie, że chcę, bo se tak mówię. A i tak czuję obowiązek. I od wtedy ja nie czuję obowiązku. Od wtedy ja czuję pragnienie. Alleluja. Pragnienie, żeby czytać Biblię, pragnienie, żeby się modlić, pragnienie, by pomagać, pragnienie, by uwolnić, pragnienie, by uzdrowić. Ktoś mówi, nie działa, ja mówię, nie wiem, ja naprawdę nie wiem, no, jak się dowiem, to ci powiem. Jak wiem, to ci powiem. Nie analizuję, nie chodzę do domu i mówię, kurde, czemu? Co ja źle zrobiłem? Na mocy imienia Jezus. Tylko analizuję łaskę. Więc silne ego jest blokadą łaski. Jakby silne flashbacki ego, bo nie mamy ego. Jako wierzący ego jest przybite do krzyża. Jako wierzący nie masz ego, bo ja jestem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Czyli twoje ego nie żyje, to wiemy. Jednakże flashbacki ego bądź jakieś myśli zostały no przecież niezmienione. Przecież to są nawarstwione, duszewne, różnego rodzaju zajawki, które no przecież, no kto nam zmienił? No nikt nie zmienił. Zobaczcie sobie sami, wielu z was tak miało. Od razu człowiek narodzi się na nowo, on jeszcze nic nie zmienił, a lata w skowronkach. Tylko, że to trwa tydzień, dwa, miesiąc, a później... Dlaczego? Bo zaczyna chodzić przez wiarę. Bez łaski. Zaczyna się smagać, zaczyna wprowadzać prawdy. Ale to też jest dobre, bo trzeba coś zrozumieć, jedną rzecz. Ja wam coś powiem. To nie ma nic sobie samego złego, pamiętajcie. Miejsce aktywacji łaski. Łukasza 4,1. A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu, został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby go szatan kusił. Gdzie Duch Święty zaprowadził Jezusa? Wiecie, gdzie się aktywuje łaska? Ja wam nie powiem to. Ja uwierz, już ci będzie dane teraz. Ja ci mówię gówno prawda. Słuchaj, zaczniesz wierzyć w łaskę. Wiesz, co jest? Pustynia. Powiedz to za mną. Pustynia! Zapraszam wszystkich na pustynię. Słuchaj, za bardzo żeś se nawkręcał, że kiedy uwierzysz w moc łaski, to już dzisiaj przyjdzie. Gówno prawda. Przeklinam to na mocy imienia Jezus. Jakby miało przyjść, nie jesteś gotowy, twój stan duszy nie jest gotowy. Wiesz, gdzie się wygotuje, wiesz, gdzie się przygotuje twój stan duszy? Na pustyni. To w miejscu braku masz uwierzyć, że masz. To w miejscu braku masz stosować łaskę, rozumiesz? W duchowości masz ją ściągać. Jezus był 40 dni, aby go szatan kusił. Przyjdzie pokuszenie. Czemu uciekasz od pustyni? Czemu uciekasz od pokus? Szatan kusi! To go łaską załatw! Wprowadź tam prawdy Boże. Czym jest pustynia? Miejscem braku przełomu w tym aspekcie, w którym chcesz przełom. I teraz musisz to ściągnąć najpierw w duchowości. W duchowości już to wszystko masz, więc mówisz to, co mówi prawda, głosisz to, co głosi prawda, właśnie na pustyni. Wiecie, gdzie się zaczęły moje przełomy? Na pustyni. Najpierw ja nic nie miałem, ogłosiłem, że wszystko mam. Alleluja. To była pustynia. Aż w końcu się to zmaterializowało. Alleluja. Ale nie! Ktoś by chciał przeskoczyć pustynię. Ja se od razu wskoczę w ogóle w Mercedesa. W dupę se wskoczysz, a nie w Mercedesa.
Najpierw se wskoczysz, kurde, tam w jakieś tam auto. Inne. Autobus. Chłopie, ile ja do służby, wiecie, i nie garć czasem pustyni. Chłopie, wiecie, że dzięki pustyni ja jestem, kim jestem? Dzięki tym naciskom ja jestem tu, gdzie jestem? To nie jest tak. Chłopie, jakbyś był gotowy, to byś to miał. Więc co cię przygotuje? Myślisz, że cię przygotuje to, że ty sobie wypowiesz, się stanie, to nie jesteś w ogóle gotowy. Twoja dusza jakby nagle dostała tyle przełomu, wiesz, co by było? Nos do góry, ha, jestem lepszy. Ja mam, oni nie. Ja mam prostwa, oni nie. Już by było. Ale właśnie pustynia przygotowuje twoją duszę do tego, by działać w mocy ducha, bo Jezus co? Wyszedł z pustyni, Jezus zaś wrócił w mocy ducha do Galilei. Aleluja. On wyszedł z pustyni w mocy ducha. Ciekawostka. Jezus pełen ducha. Pamiętacie diakonów? Filipa, Szczepana pełni ducha? Diakoni przy stołach. Nie, od razu tu się pchać. Przy stołach, a później co? W mocy ducha czynili cuda. Aleluja. Najpierw stoły, później cuda. W sensie to było w trakcie pewnie, ale wiecie, to się rozrosło. To pustynia przygotowuje ciebie na aktywację łaski. Dociera? Amen. Ale ciężko powiedziałam. Gdyby nie pustynia, nie byłbyś gotowy na to, co przyjdzie, bo to by cię zmiotło. Ty przestań wzgardzać pustynią. Czuję, że tu wielu ludzi narzeka, jak Izrael na pustynię. Dlaczego? Ja ci już mówię dlaczego. Bo zrzędzisz. Ty masz na pustyni być wdzięczny. Ty masz na pustyni dziękować za łazę. Ty masz na pustyni dziękować za łaskę, którą już masz, przecież Jezus na krzyżu umarł. Czy Jezus na krzyżu umarł na pustyni? Jest tak samo ważny ten krzyż? Jest tak samo ważne uzdrowienie tam? Jest tak samo ważne, że On cię kocha tam? To co zrzędzisz, że nie masz? Amen! Pokochaj krzyż. Pokochaj łaskę. Pokochaj przebaczenie. Jest napisane, to jest moc dla wierzących, a świat się z tego śmieje. Wkurzam się na to, że Kościół gardzi krzyżem. Wkurzam się na to, że Kościół chce przełomy finansowe teraz, pieniądze teraz, samochody teraz, przełomy teraz. Jezus ci przebaczył. Samochody teraz. Wie, w dupę se wsadź ten samochód. Ktoś mi kiedyś dał auto. Powiedziałem dziękuję. I tyle. Jestem bardzo zadowolonym człowiekiem generalnie. Ale przebaczenie jest najważniejsze. Te wszystkie rzeczy, co budujemy, to są dodatki do łaski. Znaczy dodatki do krzyża, rozumiecie? To najpierw się buduje podstawę, którym jest przebaczenie win, odpuszczenie grzechów, niezasłużona przychylność, wzięcie za darmo. Później dopiero są przełomy na tym. Na tym budują się przełomy, które powstają gdzie? Na pustyni, kiedy zaczynasz wierzyć właśnie w to, pomimo wszystko. Jesteś jak Józef, który był w więzieniu zamknięty, cencosny interpretował i wielbił Boga, a nie zrzędził, że jest w więzieniu. I więzienie doprowadziło go tam, gdzie miał być, bo pustynia doprowadzi cię do wyjścia z mocy ducha, jeśli się poddasz. A jeśli się nie poddasz, skończysz jak Izrael. Zginiesz marnie. Nie gin marnie. Pustynia jest narzędziem Bożym. Powiedz Bożym. Nie diabła. Diabeł nie wprowadził Jezusa na pustynię. To Duch Święty wprowadził na pustynię. Chcesz więcej łaski? Szykuj się na co? Ja wiem, o co proszę. To jest tak, jak ludzie mówią, chcę więcej odwagi. No to idź na dwór i uzdrawiaj. Pierwsze, co wchodzi. No to o to się modliłeś. A ludzie myślą, odwaga teraz. O, już jestem odważny. Nie, wierzysz w odwagę? Proszę. Do treningu. Pustynia, proszę. Trening, proszę. Nie, ja chcę się poczuć odważny. Daj, ja poczuć odważny. Ja, chłopie, przed pierwszymi ewangelizacjami na klopie spędzałem tyle czasu, że hej, tak we mnie wszystko pracowało. Teraz mówicie, Tomek, on odważny. Ja mówię, no odważny, no. Klop był zaliczony ze 4 razy przed w każdą ewangelizacją na początku. Miałem takie jazdy lękowe. A ty mówisz, o co jest ze mną nie tak? No nic, no. No i jesteś na pustyni. I aleluja. I na tej pustyni zaczynasz być odważny. Aleluja.
A odwaga to działanie pomimo, a nie działanie bez. Pomimo, pomimo, pomimo. I dopiero to wykreowało we mnie brak lęku. Kurde, to czas. Nie wycofuj się. Zaufaj łasce. Poddaj się łasce. Ale pamiętaj, łaska się rodzi na pustyni. Łaska się nie rodzi w miejscu obfitości. Łaska się, dlatego jest napisane, bogatym jest trudno wejść do królestwa. Oni mają. Oni nie potrzebują. Pomijmy pieniądze. Człowiek myśli, że wie lepiej. O, jest silny. Łaska tam nie obfituje. Łaska się tworzy na pustyni. Zacznij być wdzięczny na pustyni. Zacznij kreować to, co chcesz na pustyni. Zacznij widzieć to w duchu, że już to masz na pustyni. Zacznij się radować. Gdzie? Zacznij być szczęśliwy. Gdzie? Bo ten Jezus tak samo ci przebaczył grzechy na tej pustyni. Tak samo cię umiłował na tej pustyni. Tak samo ci wszystko dał na tej pustyni. Alleluja. To ten Jezus. On zapłacił cenę na krzyżu. On zmartwychwstał. On wywalczył, jakby stoczył jakiś bój z szatanem, żebyś ty mógł za darmo sobie brać, jak chcesz. Alleluja. Ale aktywuje się to przez pustynię, bo ta pustynia wprowadza cię w miejsce słabnięcia tych ego, tych flashbacków. Wiesz, co to znaczy? Miejsce braku, wiesz, co robi? Wywala na wierzch wszystkie twoje silne, duszewne w ogóle sprawy. Wszystko tam wywala, bo jesteś pod ścianą. Wszystko tam wywala się. I wtedy fałszywe motywy wychodzą, fałszywe to, fałszywe tamto. Wszystko uwypukla się, jak gówno eksploduje. I podziękuj Bogu za gówno. Nie, że jest dobre te gówno, ale że w końcu wyeksplodowało i pójdzie sobie. Alleluja. I wtedy zaczyna się proces twojego poddawania łasce. Bo zaczynasz być jaki? Słaby na duszy. A wtedy co się generuje? Łaska. Albo Bóg jest kłamcą. A Bóg nie jest kłamcą. Alleluja. Amen. Amen.